Teraz popatrzcie na taką rozkminę, na akordy z poprzeczką. Akord amol z poprzeczką to trzeba zrobić na piątym progu poprzeczkę. I struna czwarta i piąta na siódmym progu. O. A G-dur zamiast ten to poprzeczka na trzecim progu i drugi palec, trzecia struna na czwartym progu, palec czwarty. Czwarty palec na czwartej strunie na piątym progu, trzeci palec na piątej strunie na piątym progu. Dobrze powiedziałem? Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Czyli mamy tak, od najgrubszej. Progi mówię 5, 3, 5, 5, 4, 3, 3. 3, 5, 5, 4, 3, 3. Czyli mamy... I teraz popatrzcie, jak ten motyw teraz wychodzi. Jak to powiedz, mam, przeszukuję mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, przecież nie. Co przecież nie wiem jak i gdzie. Jak to powiedz, mam, przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. Właśnie co przecież nie wiem jak i gdzie. Jak to powiedz, mam, czy mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Mamy na i uderzenie akordu, po prostu mamy na raz, mamy dzięki temu, że tutaj trzymam palec, dużo łatwiej mi go zmodulować to brzmienie, nie mówiąc o tym, że po uderzeniu akordu od razu, tego to słabo to widać, od razu poluzowuję na tym, po tym i, bo nie zostawiam palców. Nie, tylko po prostu od razu nie dociskam. O, jest coś takiego. Stąd jest najbardziej urwany, krótki ten jakby to zaakcentowanie. To wtedy jest idealne, no nie?